Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Gosia Szatanik i będziemy rozmawiały o tym, dlaczego temat pieniędzy jest dla nas taki niewygodny i co zrobić, aby z pieniędzmi się dobrze poczuć, no i najważniejsze, co zrobić, aby zacząć więcej pieniędzy zarabiać. Witam Cię, Gosia, bardzo serdecznie. Cześć Aniu, cześć dziewczyny i dzień dobry panowie. No tak, bo panowie także nas oglądają. Gosiu, Twoim zdaniem, dlaczego uciekamy od tematu pieniędzy? Dlaczego kiedy ja mówię o pieniądzach, piszę o pieniądzach, to bardzo wiele dziewczyn odwraca głowę, nie komentuje i udaje, że to ich nie dotyczy? Wiesz co, Aniu, ja uważam, że to wynika z takiego rodzaju paradoksu, że tak bardzo boimy się, że tych pieniędzy nam zbraknie, że tak bardzo pokazujemy, że mamy te pieniądze. Ja pochodzę z małej miejscowości, gdzie było ogrom przekonań, że ten, kto nie miał pieniędzy, jest gorszy, że ten, kto miał pieniądze, to na pewno jest złodziej albo jakieś przekręty robi. No i uważam, że to również w dużych miastach też to funkcjonuje, tylko jakby na innym poziomie. Tak, i ja myślę, wiesz co, że to odciska takie pewnego rodzaju piętno na nas, tak, że o pieniądzach się nie rozmawia, tak? Czyli mamy ten temat tabu, nie brakuje nam edukacji finansowej, chcemy mieć te pieniądze, boimy się, że nas zabraknie, w związku z tym czujemy się w temacie pieniędzy bardzo, bardzo niekomfortowo. Opowiedz mi, Gosia, jak ty się w temacie pieniędzy czułaś? Wiesz co, dla mnie te pieniądze były zawsze nieosiągalne. W domu rodzinnym gdzieś ten temat finansów tylko i wyłącznie przejmowali rodzice. Poza tym gdzieś były próby podejścia do tego, żeby mieć te pieniądze, ale no, nie ukrywam, że edukacji finansowej nie było, mimo że moi rodzice chcieli jak najlepiej przygotować mnie w dorosłe moje życie. Fajnie, że to powiedziałaś, że dotknęłaś tego tematu, że rodzice chcieli Cię dobrze przygotować, bo ja jestem przekonana, że większość naszych rodziców, nauczycieli ma dobre intencje, ale jeżeli oni sami nie potrafią pieniędzy zarabiać, jeżeli nauczyciele w szkole nie potrafią pieniędzy zarabiać, to czego oni mają nas tak naprawdę nauczyć, tak? Uczą nas rzeczy, które nie działają i startujemy w to nasze dorosłe życie, robiąc rzeczy, które są no, tak trochę bez sensu, które tych pieniędzy nam jednak nie przynoszą. Masz podobne odczucia? Oczywiście, że mam podobne odczucia, ponieważ na własnej skórze wtedy, kiedy ja przechodziłam swoją edukację szkolną, na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości, my mieliśmy się skupić na prowadzeniu firmy, na pomyśle, na tym, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało, natomiast nie było konkretów, jak liczyć, co się opłaca finansowo, czy tak naprawdę pożyczka na firmę to jest samo zło, czy może jednak gdzieś może okazać się w porządku, bo banki oferują to, no nie wiem, na jakiś fajny procent. Dobrze, to powiedz mi, to jakie były Twoje finansowe początki? No bo dziewczyny pewnie zadają sobie pytanie, no dobra, no mówi na temat pieniędzy, to na pewno pieniądze ma, skoro z taką łatwością o pieniądzach mówi. Jak to było u Ciebie? Wiesz co, Aniu, ja pamiętam, jak ja, właściwie wywodząc się z tego małego miasteczka, gdzie nie było jakby finansowych możliwości, tak? Tak bardzo chciałam mieć pieniądze. Tak bardzo chciałam mieć pieniądze, chciałam mieć wybór, chciałam żyć sobie wygodnie, chciałam, brzydko mówiąc, leżeć i pachnieć, bo taka była prawda. No i w związku z tym, z moim jakby początkiem,
wypowiedzi, wpadłam w ten swój błąd myśleniowy, że tak bardzo bałam się, że tych pieniędzy mi zabraknie, że robiłam wszystko, żeby ich zabrakło. No i stąd jakby wzięła się chęć łatwych pieniędzy, tak? Bo uważam, że branie pożyczek to są łatwe pieniądze i jest to pokazanie się, że się ma, ale dobrze, że nikt nie widzi mojego stanu konta. Tak samo kupowanie wszelkiego rodzaju tak naprawdę pierdół pokazywało, że no owszem, no mam, zobacz, teraz idą święta, są krasnale, mam piękną choinkę, mam sweterek w reniferka, tak? A no tak naprawdę mój portfel nie odzwierciedlał tego, co jest wokół mnie, czyli to było moją iluzją. Dobrze, czyli tak, czyli na zewnątrz zachowywałaś się tak jak wiele kobiet, wszystko jest w porządku, temat pieniędzy mnie nie dotyczy, no przecież zobacz, dobrze wyglądam, mam, ale jak się czułaś w środku? Opowiedz nam o tym. Wiesz co, Aniu, czułam ogromną pustkę, czułam się sama z tym wszystkim, miałam cholerne poczucie winy, że w pewnym momencie moje życie było kupowane na kredyt. Miałam poczucie zgorszenia, miałam poczucie, że jakby z tej mojej wioski przekonania, że jestem biedna, będę biedna, że cały ten świat jest zły, że chce tylko wykorzystać, tak, że oni żerują na twojej naiwności, że lepiej jest siedzieć w tym domu i tam nic nie robić, bo w ogóle się cieszyć, że tam nikt mnie nie widzi. No źle się z tym czułam. Ja mogę się podpisać pod tym, co mówisz, ponieważ no, dziewczyny, które są nowe, które słuchają mnie dopiero od jakiegoś czasu, nie znają mojej historii, tego, że ja tonęłam w długach i ja zapowiedziałam moim synom, żeby nie otwierali drzwi, ponieważ listonoszka mogła przynieść wezwanie do zapłaty. Wisiałam pieniądze wszędzie, w półdzielni, przesuwałam pieniądze z karty na kartę, żeby tylko móc kupić coś do jedzenia. I dokładnie tak samo jak ty mówisz, czułam się z tym strasznie. Czułam się beznadziejna, czułam ogromny wstyd, że doprowadziłam do tej sytuacji, a jednocześnie nie potrafiłam jej zmienić, czułam ogromny strach o to, co dalej i rzeczywiście od tego tematu pieniędzy próbowałam uciec, no bo wywoływał on we mnie fizyczny wręcz ból, tak? Patrzyłam, do czego doprowadziłam, patrzyłam, że tych pieniędzy nie mam i myślałam, że moje życie się kończy. No dobrze, ja wiem, jak ja sobie z tym poradziłam, ale jak ty sobie, Gosia, z tym poradziłaś? Opowiedz nam, co było takim punktem przełomowym, bo dzisiaj twoja relacja z pieniędzmi jest zupełnie inna. A no tak. Uważam, Aniu, że generalnie tak jak zostały zakorzenione w nas strachy, te takie przekonania, że nie wiem, że pierwszy milion trzeba ukraść, tak? Tak samo jest z zarabianiem, z poczuciem bezpieczeństwa, że cały sekret jest w tej mentalności naszej, wiesz? Ponieważ myślę sobie, jak to zobrazować. Ja to sobie wymyśliłam w taki sposób, jak miałam trudne sytuacje, miałam iść do szefa, miałam spotkać się z osobą, której nie lubię, albo średnio darzę sympatią i potrzebowałam coś tej osoby uzyskać. I jeżeli robiłabym to po staremu, tak, czyli ta moja mentalność by mnie nie wspierała, tylko by mnie jeszcze bardziej nakręcała, no to podejrzewam, że albo bym tam po prostu nie poszła, albo bym gdzieś bojową postawę przyjęła i gdzieś jako agresją, słuchaj mnie, bo teraz ja mam to do ciebie coś do powiedzenia, albo z kolei byłabym uległa taką dziewczynką i no słuchaj, bo mam do ciebie prośbę, weź mi pomóż, nie? Ja sobie wymyśliłam to w ten sposób, żeby tego mojego stracha jakby troszeczkę tak zniwelować, trochę go ośmieszyć wręcz. Wyobraziłam sobie po prostu tą osobę siedzącą na toalecie z torsjami i momentalnie pojawił się uśmiech na mojej twarzy, słuchaj. Ale tak,
I wtedy mogłam w zdrowy, w naturalny i w asertywny sposób po prostu podejść do tej osoby i porozmawiać oraz no, uzyskać to, na czym mi zależy. Tak? Natomiast to samo identycznie jest z pieniędzmi. To samo. Jeżeli w głowie mamy obraz, że te pieniądze to jest zło, że te pieniądze to nigdy się nieuczciwie zarabia, że te pieniądze to są, bo nie wiem, bo wszyscy próbują tylko od ciebie zabrać, tak, wykorzystać. Tak, bo jest akcja na wnuczka, na policjanta, kreatywność po prostu nie zna granic, tak? I to są właśnie te przekonania, które no nie są fajne, tak? Powodują, że tak jak ja miałam pójście do szefa i coś powiedzieć, to po prostu mnie blokowało. To samo jest właśnie z tą mentalnością, ale jeżeli zmieni się tą trochę mentalność, tak? I ten nasz strach, to całe przekonanie na temat, nie wiem, kłamstwa, po prostu dla mnie na dzień dzisiejszy to jest śmieszne, tak? Bo ja już mam to obalone. Ale jeżeli właśnie ten strach wyobrazi sobie takim jakimś małym trolem, który sobie nie radzi z własnym przewodem pokarmowym, no to momentalnie czar pryska, tak? I jest, mamy naprawdę fajny, czysty grunt do tego, żeby budować tą relację z pieniędzmi taka, jaka być powinna, a nie taka, jaką nas ukształtowała. No dobra, to ja mam killera, bo dziewczyny mówią, ale ja powtarzam afirmację, że pieniądze mnie kochają i nic się nie zmienia. No te afirmacje, powiem ci, są po prostu mega, mega kolejną iluzją, kolejnym skrzatem, kolejnym po prostu sweterkiem w renifery. Tak, dokładnie tak. Dziewczyny, wytłumaczę wam, dlaczego się śmiejemy i dlaczego mówimy afirmacją nie. Ponieważ jeżeli w środku masz przekonanie, że pieniądze są niedobre, że jesteś biedna, że jesteś zależna, że jesteś na niższej pozycji, że twoje życie się nie zmieni, że nie masz siły na nic, i jednocześnie powtarzasz sobie te afirmacje, to niestety te afirmacje działają przeciwko tobie. Ponieważ to, co siedzi w tobie, jest dużo silniejsze niż to, co powtarzasz. Dlatego afirmacje nie mają prawa zadziałać. Bardzo się cieszę, że opowiedziałaś o tym właśnie, żeby popracować nad tą mentalnością i żeby te strachy sobie pozmieniać. Bo dziewczyny, to jest tak, że jeżeli jesteśmy w tej pozycji, że wydaje nam się, ja na przykład w tej pozycji byłam, że ale co ja w życiu osiągnę, skoro ja jestem z tego malutkiego miasteczka, tak? Że te wszystkie duże pieniądze, fajne życie, fajne podróże, inwestowanie, że to jest nie dla mnie. Więc w momencie, w którym my zaczynamy przebudowywać to, co siedzi nam w głowie i kwestionować, zadawać sobie pytania, ale dlaczego to jest niby nie dla mnie? Przecież dostęp do internetu każda z nas ma, prawda? Każda z nas może wziąć telefon, kupić akcję, sprzedać akcję i zarobić, nieważne w jak małej wiosce mieszkasz. I tak samo z pieniędzmi i z kwotami, ja sobie to wytłumaczyłam tak, że okej, no mówię, że to jest dużo, ale dlaczego to jest dużo? Ktoś nawet nie wstaje z łóżka dla tej kwoty, więc dlaczego ja twierdzę, że jest dużo? I zadawałam sobie pytania, dlaczego tak myślę? No myślę tak, bo czuję się nie dość dobra. No myślę tak, ponieważ jestem kobietą. No myślę tak, bo nigdy tyle nie zarabiam, tak? Więc kiedy zaczynamy kwestionować te rzeczy, które nami rządzą, wtedy otwierają się możliwości, prawda? Jakie były twoje punkty zwrotne? Powiedz mi. Wiesz co, Aniu, moim punktem zwrotnym było to, że się wściekłam na swoje zobowiązania i mówię, że jeżeli będę je dalej spłacać, no to tak naprawdę, no jak sama nazwa mówi, długi, tak? To jest długi, to jest po prostu, brzydko mówiąc, flaki z olejem. Nic, tylko się spłaca, żyje się. Dalej się jest dokładnie, się dołuje. I
zmieniłam swoją mentalność właśnie ze swoim punktem widzenia, czyli nie skupiałam się na tych długach, na tych odsetkach, na tych po prostu, nie wiem, co mogę powiedzieć wierzycielowi, czego nie mogę powiedzieć, gdzie on, że tak powiem, ukuje mnie w rozmowie, że nie wiem, wpędzę się w jakieś mega poczucie winy, tylko zaczęłam właśnie swoją edukację finansową, że miałam naoczne dowody, tak jak mówisz, mamy dostęp do internetu, tak, że wielu milionerów bankrutowało i mimo wszystko zaczynali od zera i z powrotem wspinali się na ten swój poziom. Tak. Okej, okay, czyli tak, czyli zaczęłaś zmieniać mentalność i co dokładnie zrobiłaś? Bo dziewczyny mówią, no dobra, no okej, okay, no ale co zrobiłaś? No miałaś długi, co zrobiłaś? Przecież nie miałaś pieniędzy, to jest coś, co kobiety wiesz i mówią, ale przecież ja nie mam pieniędzy, ja nic nie mogę zrobić. Aha, wiesz co, Aniu, pieniądze ma każdy. Każdy. Gdyby nie miał tych pieniędzy, to by nie miał za co kupić jedzenia, nie miał by ubrań i przede wszystkim nie miałby takiego dobra jak internet. A jeżeli ta osoba to ogląda, więc nie może twierdzić, że tych pieniędzy nie ma, bo dla mnie to jest zakłamanie, tak? To jest jakby wytłumaczenie sobie, a co one gadają, przecież ja nie mam, przecież ten... A tak naprawdę, no są te pieniądze, tak? Bo jeżeli ja idę do sklepu i kupuję, nie wiem, kolejną parę bielizny, która już po prostu moja szafka nie zmieści, czy chodzenie na pazurki, tak? Czy, no nie wiem, w jakiś sposób inny siebie, rozpieszczanie wizualnie, tak? Czyli stwarzanie tak. swojej tej iluzji, pozorów wiecznych, tak. Tak, tak. No to jasne, że no portfel nie jest jakimś magicznym przedmiotem, gdzie będzie produkował te pieniądze, ale ja uważam, że te pieniądze ma każdy. Każdy. I uwierz mi, Aniu, jak zaczęłam inwestować, może być śmieszne, słuchaj, ale jak chciałam sprawdzić swojego brokera, to zaczęłam mu przelewać po 4 zł. Wyobraź sobie. Wow. 4 zł, tak, po prostu. Wow. Dobrze, to ja cię na chwileczkę zatrzymam, bo ja jestem przekonana, że dziewczyny tak słuchają i mówią tak, okej, okay, miała długi i zaczęła inwestować. Przecież to jest nierozsądne, powinna spłacać dalej, powinna siedzieć cicho i nic nie robić. Wytłumacz więc nam to. A no właśnie, to jest nasza mentalność grzecznej dziewczynki, takiego zahukania, takiego bądź cicho, nie wychylaj się, żeby cię nikt nie widział, nie słyszał, nie zobaczył, w ogóle takie chore to jest dla mnie. Ja zaczęłam, mój fokus przejęłam w inną stronę. No dobra, no te długi są, no okej, ja się nawet z nich cieszę, bo to taka niezła lekcja była dla mnie, że ja w tym momencie w sprawach finansów już chyba niewiele brakuje, żeby mnie ktoś zagiął, tak? Ja nawet do perfekcji, słuchaj, opanowałam rozmowę z wierzycielami, miałam też rozprawę w sądzie z bankiem, gdzie to był w ogóle jakiś absurd. Na końcu dostałam pismo, że w ogóle wszystko jest tajne, poufne i że jeżeli cokolwiek powiem, to jest grozi mi, będę pociągnięta do odpowiedzialności, więc wiem, o czym mówię i żeby jakby no nie wpędzać siebie, tak? Ponieważ zdrowie psychiczne mamy jedno i to jest tak naprawdę ważne. Skupić się na tym, co daje nam radość. Kiecka, okej, okay, w ten sezon da nam radość, tak? Ale w przyszły już będzie niemodna, bo zamiast kraty będą kropki w modzie. I wiecie co, tak naprawdę chciałam zrobić coś swojego, mieć coś swojego takiego intymnego, takiego, że to będzie tylko dla mnie, nikt nie będzie o tym wiedział. I to teraz wszyscy będą wiedzieć, że inwestujesz i zarabiasz. No teraz już mogą wiedzieć. Ale że właśnie jest to takie moje i naocznie widzę, że te pieniądze są. Są i mogę o nich rozmawiać i jest fajnie. Ja mogę o tym rozmawiać.
A co ci dało tą odwagę? Co ci dało tą odwagę? No bo z jednej strony no, widziałaś jak jest, z drugiej strony jednak wejście do programu Mądra Inwestorka to jest jakiś koszt, no wiedza kosztuje, umiejętność zarabiania no to jest coś, co też kosztuje, tak? Więc co pomogło ci się odważyć i podjąć decyzję? Podziel się z dziewczynami. Wiesz co, Aniu, ja pamiętam kilkanaście lat temu przyglądałam się bardzo mądrej kreatorce. I ja też byłam w tym miejscu, że sobie powtarzałam, że nie stać mnie, bo gdzie taka kasa w ogóle, o co chodzi, nie? A u mnie było tak, że impreza była za imprezą, a na kreatorkę bogactwa nigdy nie było. I powiem ci szczerze, że ta kreatorka bogactwa wiele mi otworzyła. Takie było moje osobiste aha. I wiem, że po prostu nie można się dać zapędzić jakby w kozi róg, tak? Czyli jeżeli, nie wiem, masz jakieś ogony, które się ciągną, no okej, okay, no ciągną się, tak? No wyciągnij z tego lekcję, podnieś głowę, popraw koronę i idź dalej, tak? No co ma być, to będzie, no nie żyj przeszłością. Tak, i powiem ci tak, że ja myślę, że jeszcze nie wolno nam się dać zapędzać w kozi róg naszym przekonaniom i naszemu myśleniu, że to jest dla mnie za duże, a ja jestem w tym wszystkim za mała, tak? A, bo nam się wydaje, że o, to jest takie światowe, a co ja, jak to ja, biedna, to zrozumiem. Każda z nas jest w stanie to zrozumieć, jeżeli zacznie się uczyć. A te przekonania z przeszłości, to, że się nie da, to, że pieniądze są złe, to, że bogaci są chciwi, naprawdę, naprawdę warto je skonfrontować, bo to moim zdaniem one sprawiają, że jesteśmy biedne albo zarabiamy przeciętnie, zarabiamy tak, w tym takim kółeczku od wypłaty do wypłaty. I rządzą nami rzeczy, które wcale nie są prawdziwe. Tak? Ale żeby się o tym przekonać, to trzeba się najpierw pochylić na tym, co w głowie siedzi. Gosia, jakbyś miała tak, wiesz, dorwać kilka dziewczyn, które stoją w rozkroku i miałabyś im powiedzieć kilka słów, to co byś im powiedziała? A, wiesz co, Aniu, tutaj również będę brutalna. Będę brutalna, ponieważ chciałabym, żeby ten mój wywiad pokazał dziewczynom, przede wszystkim te, które mają jakieś zobowiązania albo naprawdę gdzieś dysponują jakimś małym kapitałem, gdzie naprawdę dziewczyny wpłacają 4 zł, w ogóle to jakiś kosmos jest. Ja powiem tak, bardzo kocham się w literaturze, w roli kobiet na przestrzeni wieku. I zauważyłam często, bo to się nie ciągnie od 3 pokoleń czy od 5 pokoleń, że te kobiety mają być uległe, mają być grzeczne, tylko to się ciągnie od początku ludzkości, tak. Ale zauważyłam pewną jakby wspólną cechę tych kobiet, że te kobiety, które chciały poprawić swój byt, swój prestiż, chciały lepiej, bardziej, mocniej. Tej wolności, tak, łącznie posunę się tutaj do bardzo brutalnego porównania między innymi z II wojny światowej, kiedy to kobiety nieraz walczyły po prostu o kawałek słoniny, często płaciły swoim ciałem. I dzisiaj naprawdę żyjemy w tak luksusowych po prostu czasach, że aby mieć te pieniądze, aby mieć ten wybór, ten luksus, ten prestiż, to chcę nie bardziej, mocniej, nie wiem, częściej, my nie musimy płacić tym ciałem. To jest mocne, to jest naprawdę mocne. Zwłaszcza, że zobacz, że nasze młode ciała i nasza uroda to przemija, a to, co mamy w głowie i umiejętność zarabiania, zostaje nam na zawsze. Dobrze, Gosia, zanim skończymy, powiedz nam, czy to zarabianie, czy to inwestowanie jest rzeczywiście takie ciężkie, takie, że w pocie czoła siedzisz przed tym komputerem, po prostu stresujesz, obgryzasz paznokcie. Jak to jest?
Wiesz co, Aniu, miałaś wywiad wcześniej z taką Asią i bardzo mi się podobało, jak ona powiedziała, że kiedyś żyło się od piątku do piątku, a teraz żyje się od poniedziałku do poniedziałku. I ja po prostu podpisuję się obiema rękami pod tym, że no nie wiem, jeżeli dla kogoś jest trudne, tak, usiąść o pewnych godzinach, sprawdzenie pewnych cyfr, bo sama mówisz, że liczby nie mają języka, policzenie sobie, tak, gdzie z drugiej strony na promocjach po prostu uwielbiamy liczyć, patrz, tu 40, tam 60. Nie potrafimy to już robić. Tak, jest trudne. No to tak, no to jest trudne. Aczkolwiek uważam, że każdy jest w stanie to ogarnąć, każdy jest w stanie zarobić te kilka procent dziennie, czy to na wzrostach, czy to na spadkach, czy po prostu gdzieś to na jakimś długoterminowej akcji, tak? I gdyby to było ciężkie, to powiem tak, moja córka na swoją osiemnastkę nie dostałaby twojego, tak planuję właśnie dać jej twój program i wykupić jej akcję. I to będzie mój prezent na jej 18 urodziny. No, jakie piękne, jakie piękne. Zobacz, jaka to jest odpowiedzialność, z jakim zupełnie innym kapitałem twoja córka zacznie życie. Kompletnie innym kapitałem. No, to jest niesamowite. Tak, ja myślę, wiesz, to, że my zakładamy, że to jest trudne, bo my nie wiemy, jak to się robi. I znowu ta nasza mentalność wyobraża sobie jakiegoś tam potwora, a to jest banalnie proste. No dobrze, no na początku musisz siąść, musisz zrozumieć, ale dziewczyny, ja powiem ci tak, za każdym razem jak czytam te komentarze po pierwszej lekcji, dziewczyny piszą tak, dałam radę, jak te pierwsze trzy wykresy dziewczyny patrzą, dałam radę, wcale nie takie straszne, chcę więcej. Więc dziewczyny, przestańcie się oszukiwać, że to jest takie trudne. Trudne to jest życie od wypłaty do wypłaty i brak perspektywy, aby swoje życie zmienić. Dokładnie. I tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Dziękujemy wam, dziewczyny, za czas. Mam nadzieję, że Gosia do was trafiła, że pokazała wam swoją odwagą i szczerością, że pomimo tego, że gdzieś popełniłyście błędy finansowe, nadal możecie wyjść na prostą i mieć bardzo, bardzo fajną relację z pieniędzmi. Bardzo ci dziękuję, Gosiu, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również, Aniu.